Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się fajnymi generatorami różnych treści, to znaczy różne wiadomości możemy wysyłać w różnej formie. I treści, jakie chcemy zamieścić w naszych pokojach zagadek, również mogą być w różnej formie. Chodzi o to, żeby poznać jak najwięcej takich fajnych stron, aby mieć do dyspozycji cały wachlarz możliwości do wyboru, aby taki pokój zagadek był różnorodny, ekscytujący oraz wciągający, a jednocześnie też taki sam w sobie ciekawy. Dlatego wczoraj były wiadomości głosowe. A dzisiaj będą, ja to tak ogólnie nazwę, wiadomości tekstowe i będziecie mieć po prostu kilka zadań w ramach dzisiejszego dnia i do rozkminienia kilka fajnych miejsc, które chcę Wam zaproponować. Ja już pootwierałam sobie te strony, słuchajcie, już nauczona doświadczeniem, jestem na przeglądarce Chrome, żebym nie musiała przechodzić. No i słuchajcie, zaczynamy od generatora gazety. To jest strona fody.com, tak? I od razu, jak się w nią klika, przechodzimy, zobaczcie, na taką stronę. No i słuchajcie, można wygenerować właśnie taki skrawek gazety, w którym coś się pojawi, jakaś informacja ważna, jakieś dane ważne, no cokolwiek, co przyda nam się po prostu w tworzeniu naszego pokoju zagadek. I zobaczcie, jak się prosto tutaj różne rzeczy generuje. No to robimy najpierw napis, czyli ja zrobię niwkowe racje. O, zobaczcie. Mogę też datę zmienić, więc słuchajcie, ja zrobię dzisiejszą piątek, przecinek. Jaki mamy dzisiaj dzień? Dzisiaj jest czerwiec, czwarty i rok 2020. Jakiś nagłówek musi być. Nauczycielki świecie. Nie chce mi się zrobić sy. Akurat teraz, więc mi tu nie działa. To może tak, nauczycielki. Pochłonięte, oły wychodzi, się nie chce wyjść, pochłonięte przez online. O, przez online. No i teraz tutaj w tym okienku wpisuję swój tekst. Od kilkunastu dni nie mamy żadnych wiadomości o nauczycielkach, które wzięły udział w szkoleniu online w programie NIWKI. Rodziny są zrozpaczone. Nie ma kto sprzątać, gotować, prać. Zniknęły wszystkie sprzęty. Zniknęły wszystkie sprzęty. Co tu jeszcze można było? Żadnych informacji nie mamy. No i jak napisaliśmy nasz tekst, to słuchajcie, na dole jest zielony, robimy generate.
I zobaczcie, to się wszystko tu pojawiło, nie? Kawałek tutaj niwkowe, coś tam, piątek, czerwiec, nauczycielki pochłonięte, tak? Taki, to jest taki ucięty, widzicie, fajny kawałek. To też trzeba wiedzieć, jak będziecie wpisywać ten tekst, że właśnie on się nie pojawi w całości i to też może być fajne. No i teraz, co my z tym możemy zrobić? Możemy kliknąć i po prostu zapisać grafikę. Zapisz grafikę jako gazeta. Widzicie, że zapisuje nam się w formie JPG. Tutaj mi się na dole zapisuje, ja teraz to kliknę i tak to wygląda. O, zobaczcie, ja to mogę przesuwać. Tak wygląda moja stworzona gazeta. Dobra. No to jest pierwsze, ale jak już jesteśmy przy tych wiadomościach, jesteśmy na tej stronie, no to muszę Wam też pokazać inne możliwości tej strony, więc zobaczcie. Możemy zrobić gadającego kota. O, widzicie taki kot i my tutaj wpisujemy nasz tekst. Tak? Sprawdź najnowsze zadanie na szkoleniu z Flobo. O, i robię generate. No i to się pokazało, zobaczcie. On sobie lata z dwóch stron. Możemy to osadzić na stronie. Jak widzicie, ale możemy też pobrać go jako obrazek. Wtedy nie będzie taki animowany. Mamy też do dyspozycji gadające pomidory. O, zobaczcie. Mamy też gadające sowy. Mamy też taki filmowy klaper, można powiedzieć, jego też można, zobaczcie, edytować, tak? Tu też mogą być ukryte jakieś fajne informacje, niwkowe inspiracje, kto jest na przykład reżyserem. Wpisujemy Flobo, data na przykład, może być data, słuchajcie, która będzie jakąś ważną liczbą, tak? Na przykład 04.06.2000. No już dalej się nie mieści, to chyba muszę tak. 04.06.2020, to tylko dam 20. O, scena online, na przykład ile trwa, na przykład 10. I tutaj coś trzeba napisać. Tutaj coś trzeba po prostu napisać. Szkolenie na przykład. I też generate i zobaczcie, że tutaj to wychodzi i mogę załadować obraz. Więc macie tutaj też wiele takich możliwości. No i to jest to fodej.com. Jeszcze jest ninja tekst, zobaczcie, możemy napisać jakiś tekst, na przykład pozdrawiam Was serdecznie. Jest oczywiście ograniczone, to zrobię pozdrawiam Was mocno. Generate. Generuje się i zobaczcie. Ninja fajnie nam zapisuje tekst. I to też możemy osadzić na przykład na stronie i on będzie taki animowany, albo możemy pobrać jako obrazek. Dobrze, to tyle by było do fodej. Zamykam fodej i przechodzimy do fejkowej wiadomości. Możemy również stworzyć taką fejkową wiadomość, która będzie wyglądała jak taka typowa smartfonowa wiadomość, którą otrzymujemy na jakimkolwiek komunikatorze internetowym. Wpisujemy jakieś imię, czyli na przykład, że Flo i Flo będzie niebieskie. O, hej, widzicie, pokazuje mi się. Rozmawia z. Hej, co tam? O, to. O nie, bo to już mówi druga osoba, widzicie? I ta druga osoba. Aha, i tu zmieniam po prostu imię, nie? Że Flo. Ktoś odpowiada, co tam? Robię kolejne. Co robisz? Widzicie, mogę przeskoczyć na tą niebieską, czyli to będzie, że ta osoba. A nic, nudzę się. O, widzicie? Zrobiłaś już zadanie.
online, pyta tamta. Nie? Więc tutaj możemy robić, zobaczcie, możemy też dodać, ile baterii jest, tak? Więc możemy sobie tutaj, o, connection, jaka sieć jest, jaki typ sieci możemy. No i mamy też inne ustawienia, czy pokazać jakieś alarmy, czy pokazać Bluetoothy i tak dalej, i tak dalej. Możecie się trochę pobawić i wtedy zobaczcie, po prostu możemy znowu kliknąć w tą wiadomość i możemy ją zapisać. Zapisz jako. Tylko, że to poczekać, teraz się zapisuję jako strona internetowa. O, dobra. Trzeba zrobić z tego obrazek. Jak widzicie, to mi się tutaj ładuje. O, i został stworzony mój obrazek. Taka krótka wiadomość, może tu właśnie będzie jakieś polecenie, albo jakaś wskazówka, albo trzeba będzie coś z tego wymyśleć. I w tym momencie ja mogę sobie to też pobrać, tak? Albo klikam na to i robię zapisz grafikę jako, i w tym momencie jak zrobię zapisz grafikę jako, już mi się zapisuje jako obrazek PNG. Dobrze, więc to jest ta fejkowa wiadomość. Więc kolejne narzędzie mamy poznane. Kolejne, słuchajcie, to jest strona FestiSite. FestiSite, tak to się to wymawia. Strona główna wygląda tak, jak tu widzicie, ale nas interesuje to Instant Creativity. Klikamy po prostu w to na środku i zobaczcie, co tutaj możemy zrobić. Możemy wygenerować na przykład banknot ze swoim zdjęciem. Zobaczcie, wystarczy, że tutaj klikniemy w to żółte. Upload your photo. Ja tutaj akurat nie mam swojego zdjęcia, ale można wsadzić zamiast Monalizy, twarzy Monalizy, swoje tu zdjęcie, tak? Albo czyjeś tam zdjęcie, które ma być na przykład ważną wskazówką. Słuchajcie, tych banknotów mamy trochę, tak? Możemy sobie powybierać. Mamy tutaj, słuchajcie, na serio co edytować. Możemy wsadzać tutaj nasze zdjęcia, co chcemy. Więc widzicie, tutaj te banknoty są. Co dalej? Patrzcie, jak ich dużo jest. Więc możemy sobie nawet dopasować. Czy to ma być dolar, 10 dolarówka, 5 dolarówka, czy jakieś inne. Możemy zrobić oczywiście znanego też, rozumiecie, tego ludzika, nie? I want you. Możemy tutaj też wpisać swoją nazwę, tak? Więc to jest też. Możemy zrobić też taką kartę wanted. Zobaczcie, wszędzie tu możemy to edytować. Na przykład mamy wanted, czyli poszukiwana, i możemy tylko dodać tutaj przez program NIFKI. Na przykład. I teraz tutaj piszemy wiek. Nie, na przykład właśnie możemy napisać 40 lat, płeć kobieta. O, to muszę tutaj to poprawić. Rozpiszemy kobieta, biała i tak dalej, zmieniamy, zobaczcie, to też możemy zmienić, no i później na dole mamy niebieski przycisk download i możemy sobie to załadować. No to tutaj macie takie rzeczy. Co jeszcze możemy tu robić? Tutaj po lewej stronie, zobaczcie, mamy też dokumenty. Tak samo możemy edytować dokumenty. Numer, płeć, datę urodzenia i tutaj te dane osobowe. Możemy również stworzyć certyfikat małżeństwa. Tutaj też możemy ukryć. Możemy stworzyć bilet, tak? I zobaczcie, te wszystkie informacje, które są tutaj na czerwono, my możemy zmieniać. Możemy wpisywać inne numery, inne cyfry, inne liczby, co tam nam pasuje, co byśmy chcieli też później na przykład wykorzystać. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy zrobić takie prawo jazdy. O, mamy driving license. Tu też mogą być ważne informacje. Możemy zrobić kartę kredytową, że ktoś na przykład zgubił kartę kredytową. Może być ważny ten numer, tak? Albo ważne nazwisko. No pewnie już zauważyliście, że przy escape roomie, przy pokoju zagadek trzeba być uważnym na wszystko. I tak naprawdę wszystko, co się pojawia, może nam się do czegoś przydać. Więc tutaj jest taka edycja dokumentów. Wszystko jak wyedytujemy, słuchajcie, to później robimy download, czyli załaduj.
Co możemy zrobić jeszcze? Zobaczcie, na dole mamy takie coś, tekst layout, czyli różne formy tekstu. Tutaj od razu nam się włącza rebus, ale słuchajcie, te rebusy to tak naprawdę najlepiej to po angielsku są. To więc, jeżeli będziecie chcieli na przykład jedno zadanie zrobić w języku właśnie angielskim na przykład, to się świetnie tu nadaje, żeby wygenerować. Jak to robimy? Na przykład chcę, żeby zrobił bus stop. O, no to on zrobił, nie? No ale to jest akurat za krótki wyraz, ale chcemy może na przykład jakieś zdanie. Zdanie, na przykład you should go to the dentist. To zobaczcie, to się automatycznie robi, nie? Ale ważne, żeby wtedy dać też te podpisy po angielsku, bo niektórzy uczniowie mogą się po prostu nie skapnąć, co to jest za słowo, nie? Więc zasadę rebusu znają, ale żeby też umieli rozszyfrować komiks. Co tu jeszcze możemy zrobić? No zobaczcie, możemy ukryć jakieś wyrazy w spirali, albo zagadka może być w spirali. Tutaj mamy wolną przestrzeń tekstu layout, w którą możemy coś wpisać, tak? Możemy wpisać, jestem teraz w domu i robię tutorial na szkolenie NIFKI w ramach tworzenia na przykład pokoju zagadek. No i teraz jak chcę, żeby to było widoczne, to robię preview. No i zobaczcie, się zrobiło. Tylko to jest, ja napisałam tylko jedno zdanie, więc jest to małe, ale można tutaj coś powymyślać, tak? Można to załadować jako obrazek albo dokument do druku. Możemy też zmienić i może być jajko, nie? Nie musi być to koło, tylko może być na przykład o, w kształcie jajka. Możemy też zmienić czcionkę, mamy trzy do wyboru, jak chcecie. No i później, tak jak pozostałe, co Wam pokazywałam, ładujecie download. Możemy również stworzyć w kształcie serca taki tekst, o, zobaczcie. Tak, może być w całcie serca, ja mam cały czas to jedno zdanie, pokażę Wam, jak to będzie wyglądało, o, coś takiego. Oczywiście im więcej jest tekstu, tym jest lepiej, a to też spowoduje, że trzeba będzie się skupić na tym zadaniu. Możemy też zrobić taki tekst falowany, na takiej samej zasadzie, znowu robię preview, bo cały czas jest to moje zdanie zapisane, no ale mało tu napisałam, więc jest tylko tyle. Słuchajcie, możemy też tutaj zrobić chmurę wyrazową, tak? Ja mam to zdanie, zrobię preview, on sobie to zdanie rozbije i wstawi do chmury wyrazowej zaraz. O, widzicie? Wybrał sobie te wszystkie słowa i mi je rozbił na chmurę wyrazową. I tak też możemy zrobić chmurę wyrazową. Może damy chmurę wyrazową, a tam będą jakieś ukryte kluczowe słowa, a będzie tylko polecenie, na przykład co łączy wszystkie słowa, tak? Czasem się daje różne nazwy owoców po to, żeby hasłem było później na przykład owoce. Albo się daje różne, nie wiem, zawody na przykład, żeby właśnie ktoś wpadł na to, że jest zawód, nie? Na przykład stolarz, ślusarz, mechanik i tak dalej. No i co łączy te słowa? No i to będzie hasłem, będzie na przykład zawody. Więc takie zadania, które wiecie, dadzą do myślenia, na chwilkę pozwolą się zatrzymać i porozkminiać, czyli żeby jednak to logiczne myślenie tu było. No i słuchajcie, jeszcze mamy maze, czyli labirynt. Zobaczcie, znowu moje zdanie jest tutaj i on sobie tworzy, zobaczcie, labirynt. Czyli trzeba wejść i widzicie, tu już jest jestem po literce i trzeba, żeby przeczytać to zdanie, to trzeba tak iść, aby się wydostać tym wyjściem tutaj. Więc to też jest taka fajna właśnie łamigłówka, że coś może być, kolejne hasło może być na przykład właśnie ukryte w labiryncie, albo zagadka, z której ma wyniknąć to hasło, albo gdzie jest kolejna informacja i tak dalej, i tak dalej. Albo jakaś wskazówka może być w labiryncie, w zależności jak chcecie. Oczywiście możecie zmienić czcionkę tu na dole, możecie wielkość zmienić, no i możecie zmienić, czy to będzie na A4, na A3, na A5, a widzicie, że nawet w formie listu. Tak, no jest jeszcze baner, tak, takie coś. Zrobimy preview, jak to będzie wyglądało. No widzicie, to są takie... To jest pierwsza strona dokumentu, nie? Ja, więc podejrzewam, że to jest na takiej zasadzie, że każda litera jest osobno. No dobrze, no i tutaj macie jeszcze, że loga można zrobić. Zobaczcie, można też karty zrobić.
Karty do gry, w których jest też nasze zdjęcie, to też może, bo zobaczcie, jaką mamy do dyspozycji, to też być może urozmaici nasz pokój zagadek. Są też znaki drogowe, zobaczcie, takie o. Tutaj można w nich też pewne rzeczy edytować. Tylko takie rzeczy możemy edytować, które są zaznaczone. Czyli tutaj na przykład w tym możemy sobie wyedytować, na przykład damy niwki. Szkolenie i damy, że 7 dni na przykład. No za dużo, musi być tylko sama cyfra. Więc dam tylko 7. O. No i się pojawia, widzicie. I to też może być jakaś informacja, jakiś punkt zaczepienia, cokolwiek. No to słuchajcie, kolejne narzędzie do rozkminy macie i do tego, żeby sobie w głowie układać, co można z tego zrobić. No i słuchajcie, jeszcze jedna. A co jakby po prostu wysłać wiadomość albo napisać polecenie po prostu do góry nogami, tak? Czyli zobaczcie, ja piszę, pozdrawiam Was serdecznie i życzę udanego weekendu. Zobaczcie, ja napisałam to zdanie po prostu, a tu w kolejnych linijkach mi się to ukazuje albo od tyłu, albo pomieszane litery, albo do góry nogami. No i my tak naprawdę możemy teraz to skopiować i umieścić gdziekolwiek chcemy w tekście. Więc to jest taka jeszcze właśnie dodatkowa rzecz dla Was. Tutaj mam pozdrawiam Was serdecznie. Niby oczywiste, a jednak nie, tak? Więc wiecie, niby oczywiste, a jednak nie. Gdzie ja bym to mogła Wam pokazać? O, w Google to Wam puszczę. Ctrl V. O, widzicie? Jest do góry nogami? Jest do góry nogami. Więc tak, tak to działa. Wybieracie opcję, która wydaje Wam się odpowiednia dla odbiorców Waszej zagadki, Waszego tekstu. Także to jest ważne. Jak chcemy napisać coś nowego, mamy kosz, usuwamy koszem i wpisujemy na nowo. Także macie trochę nowości do rozkminienia. Mam nadzieję, że jest to dla Was inspirujące. No i czekam tak naprawdę na efekty Waszych działań.